Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Duch Święty u Początków Kościoła, Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 2 października 1991 roku. W poprzednich katechezach wielokrotnie podkreślaliśmy obecność i rolę Ducha Świętego w powstawaniu Kościoła. Wypada zatem poświęcić obecnie specjalną katechezę temu pięknemu i ważnemu tematowi. Przed swym wniebowstąpieniem Jezus mówi do apostołów: Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostancie w mieście, aż będziecie przeobleczeni mocą z wysoka. Te słowa mają bezpośrednio przygotować apostołów do spełnienia obietnicy Ojca. Ewangelista Łukasz powtarza to samo ostatnie polecenie mistrza również w pierwszych wersetach dziejów apostolskich. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. W ciągu całej swej mesjańskiej działalności Jezus, nauczając o Królestwie Bożym, przygotował czas kościoła, który miał rozpocząć się po jego odejściu. Gdy to odejście było już bliskie, zapowiedział, że zbliża się dzień, w którym czas ten miał się rozpocząć. Był to dzień stąpienia Ducha Świętego. Kierując spojrzenie ku przyszłości, dopowiedział. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii aż po krańce ziemi. Kiedy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy, apostołowie, którzy wraz z Matką Pana trwali na modlitwie, mieli świadomość, że Jezus Chrystus działa zgodnie z tym, co zapowiedział, że wypełni się obietnica Ojca. Daje temu wyraz pierwszy wśród apostołów Szymon Piotr. Przemawiając do zgromadzenia. Piotr przypomniał naprzód śmierć krzyżową, a potem przeszedł do świadectwa zmartwychwstania i zesłania ducha świętego. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od ojca obietnicę ducha świętego i zesłał go. Piotr utrzymuje od pierwszego dnia, że obietnica ojca wypełnia się jako owoc odkupienia. W mocy swego krzyża i zmartwychwstania, Chrystus, syn wyniesiony na prawicę Boga, posyła Ducha, tak jak zapowiedział jeszcze przed swoją męką, w słowach pożegnalnych z wieczernika. Duch Święty dawał w ten sposób początek misji Kościoła, który powstał dla wszystkich ludzi. Nie możemy jednak zapominać, że Duch Święty działał jako Bóg nieznany także przed pięćdziesiątnicą. Działał zwłaszcza w Starym Przemierzu, oświecając i wiodąc naród wybrany drogą, która prowadziła starożytną historię ku Mesjaszowi. Działał w nauczaniu proroków oraz poprzez pisma wszystkich natchnionych autorów. Działał nade wszystko we wcieleniu syna, świadczy o tym Ewangelia zwiastowania, a także dalsze wydarzenia związane z przyjściem na świat słowa przedwiecznego w ludzkiej naturze. Duch Święty działał w Mesjaszu i w kręgu Mesjasza od momentu, kiedy Jezus rozpoczął swoją misję mesjańską w Izraelu, jak wynika z tekstów ewangelicznych odnoszących się do Teofanii podczas chrztu w Jordanie, a także z jego słów wypowiedzianych w Synagodze w Nazarecie. Od tego samego jednak momentu i poprzez całe życie Jezusa stawało się coraz wyraźniejsze oczekiwanie i odnawiały się obietnice na przyszłość, związane z definitywnym przyjściem Ducha Świętego. Jan Chrzciciel łączył nową misję Mesjasza z nowym chrztem w Duchu Świętym. Jezus obiecywał wierzącym w Niego strumienie wody żywej. Obietnicę tę przekazywała Ewangelia Jana, który tak ją tłumaczy. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. W dniu Pięćdziesiątnicy Chrystus, który został już uwielbiony po ostatecznym wypełnieniu swojej misji, sprawił, że strumienie wody żywej popłynęły z jego wnętrza. Zesłał Ducha, by napełnić życiem Bożym apostołów i wszystkich wierzących. Mogli więc oni zostać ochrzczeni w jednym Duchu. Był to początek wzrastania Kościoła. Sobór Watykański II uczy: Posłał Chrystus od Ojca Ducha Świętego, by przeprowadzał zbawcze jego dzieło od wewnątrz i pobudzał Kościół do rozszerzania się. Bez wątpienia Duch Święty działał już na świecie, nim jeszcze Chrystus został uwielbiony. W dniu jednak Zielonych Świąt wstąpił na uczniów, aby pozostać z nimi na zawsze. Kościół zaś publicznie ujawnił się wobec tłumów i zaczęło się rozszerzanie Ewangelii wśród narodów przez głoszenie Słowa Bożego. Wreszcie zaznaczyło się obrazowo zjednoczenie ludów w powszechnej wierze w Kościele Nowego Przymierza, mówiącym wszystkimi językami, w miłości rozumiejącym i ogarniającym wszystkie języki, i przezwyciężającym w ten sposób rozproszenie wieży Babel. Tekst soborowy uwydatnia, na czym polega działanie Ducha Świętego w Kościele, poczynając od Dnia Pięćdziesiątnicy. Jest to działanie zbawcze, wewnętrzne. A równocześnie wyraża się na zewnątrz w powstaniu wspólnoty i instytucji zbawienia. Wspólnota ta, wspólnota pierwszych uczniów, zostaje przeniknięta miłością, która przewyższa wszystkie różnice i podziały o charakterze ziemskim. Uwidocznia się to w wydarzeniu Zielonych Świąt, gdy wiara zostaje wyrażona w sposób zrozumiały dla wszystkich, pomimo różnicy języków. Dzieje apostolskie poświadczają, że ludzie, Zebrani wokół apostołów, podczas pierwszego publicznego objawienia się kościoła mówili ze zdumieniem, Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Kościół, który w taki sposób rodzi się w dniu pięćdziesiątnicy za sprawą ducha świętego, natychmiast wychodzi na świat. Nie jest wspólnotą zamkniętą, lecz otwartą. Można powiedzieć szeroko otwartą ku wszystkim narodom aż po krańce ziemi. Ci, którzy wchodzą do tej wspólnoty przez chrzest, stają się w mocy ducha prawdy świadkami dobrej nowiny, gotowymi przekazywać ją innym. A zatem jest to wspólnota dynamiczna, apostolska. Kościół in statu missionis. Duch sam pierwszy daje świadectwo o Chrystusie. A świadectwo to przenika do duszy i serca uczestników pięćdziesiątnicy, którzy z kolei stają się świadkami i głoszą słowo. Języki jakby z ognia nad głową każdego ze zgromadzonych stanowią zewnętrzny znak entuzjazmu rozpalonego w nich przez Ducha Świętego. Entuzjazm apostołów udziela się również ich słuchaczom, także już pierwszego dnia po przemówieniu Piotra przyłączyło się około trzech tysięcy dusz. Całe dzieje apostolskie są wielkim zapisem działania Ducha Świętego u początków Kościoła, który, jak czytamy, rozwijał się i żył bogobojnie i napełniał się pociechą Ducha Świętego. Choć wiadomo, że istniały wewnętrzne trudności i prześladowania, i pojawiali się pierwsi męczennicy, apostołowie mieli jednak pewność, że Duch Święty kieruje nimi. Ta ich świadomość wyraziła się w pewnym stopniu w orzeczeniach Soboru Jerozolimskiego, zaczynających się od słów: Postanowiliśmy bowiem duch święty i my. W ten sposób wspólnota wyraziła swą świadomość, że żyje pod działaniem ducha świętego.